Zapraszamy na streama. Planszowe bestie. Halo, halo. Witam serdecznie. Najpierw było słychać zapowiedź, a za chwilkę będzie widać mnie. W nieco innym setapie, w nieco innym miejscu. Siema, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Siema Teosik, witam Cię bardzo, bardzo ciepło i miło w ten piątek, piąteczek Piątunio, a tudzież Wielki Piątek, kiedy gramy Siema. Witam bardzo serdecznie. Makraj Siema, cześć. A Słuchajcie, e, witam Was w nietypowej porze, właśnie w piąteczek o godzinie 16.10 e, godzina wynika z tego, że no, myślałem, że wyrobię się do 16 .00. zacząłem wszystkie przygotowania dużo, dużo wcześniej e, bo już po drugiej zacząłem wszystko rozkładać, no niestety nie udało się tego zrobić tak jak sobie to myślałem ale dzisiaj nie mam aureoli nad głową e, dzisiaj mi nic nie oświetla e, dajcie proszę znać jak tam jakość bo wydaje mi się, że jest lepiej e, robię też sobie test ręki i w miarę fajnie to wyszło. E, miało być jak nigdy wyszło, jak zawsze. No, nie byłby to nasz stream, gdyby coś tam po drodze się lekko nie sypło. E, ale generalnie widzę, że tej parametry mam w normie, jakichś dropów nie mam, e, a wygląda to też w miarę e, fajnie, jakoś ok e, Udało mi się znaleźć jakiś ciekawy poradnik do ustawień Twitcha i wydaje mi się, że teraz to już wszystko powinno działać dobrze, ale nie chcę e, zapeszać. Dobrze, słuchajcie. Dzisiaj mam dla Was Marvel Champions. Eee, dokładniej rzecz biorąc, zaczniemy sobie e, kampanię z nowego dodatku, czyli Sinister Motives. Eee, z góry przepraszam, jeśli w kadr gdzieś e, wtrąci się Karles, bo już go widzę, że zaczyna krążyć po mieszkaniu, ale dzisiaj jestem absolutnie sam, więc nawet nie mam Pauliny, która byłaby w stanie mi go ogarnąć. E, więc może być tak, że będą jakieś drobne przerwy z tym, a, z tym związane. Okej, okay, słuchajcie, mamy Sinister Motives. Eee, kampanię zaczynamy od starcia z Sandmanem. Eee, bardzo fajna. Eee, do... <grym> do której strumek? Wiesz co? Eee, się kiwi Elo, fajnie cię widzieć. Eee, a właściwie widzieć twój nick na czacie. Eee, kiedy gramy? Eee, ja myślę, że zagramy sobie gdzieś tak. 3-4 godzinki. Chciałbym tak do ósmej zakończyć granie, żeby coś jeszcze porobić, może innego w ciągu dnia. Ale, ale, ale powinno być ok. Whoa! Guziko tata, witamy cię serdecznie w naszej rodzince. Siema, e, siema Kuliś. E, bardzo mi miło. E, dobrze, przy czym ja byłem, bo troszkę się, troszkę się rozproszyłem. Aha, e, gramy kampanię, gramy kampanie Sinister Motives, e, kampanię w Marvel Champions, to już jest trzecia taka duża kampania. Wcześniej było wcześniej był Red Skull, wcześniej był a, do czwarta właściwie, bo był Red Skull, był Galaxy Most Wanted, był Thanos i teraz właśnie mamy Sinister Motives, i w każdej, w każdej właśnie takim dodatku dostajemy do tego taką instrukcję. W której to instrukcji mamy oczywiście opisane wszelkie zmiany, które wyszły, ale mamy również takie fajne wprowadzenie do kampanii w formie komiksu. I tutaj właśnie od tego sobie dzisiejszą rozgrywkę zaczniemy, czyli mamy e, Ghost Spider, czyli Gwen Stacy i Milesa Moralesa, którzy sobie śmigają po Nowym Jorku, e, i nagle Miles Morales dostaje info od Nika Furyego. Kurczę, słuchaj, coś się dzieje na 66 i 1, Potrzebuje mieć tam momentalnie. No, Miles Morales, jak to Miles Morales, zagaduje, wypytuje Nika o to, czy, jak tam jego podróż, czy widział delfiny, czy wszystko było spoko. No i tutaj Nick Fury oczywiście ochrzania go i mówi: zajmij się tym Miles. No i okej, okay, okej, okay, dobra, lecimy. I tutaj mamy drugą, drugą planszę z tego komiksu. O, może tak położę, może będzie lepiej. Czyli widzimy Sandmana e, w tym jego takim typowym komiksowym looku, e, czyli taka zielono-czarna bluza, sweterek e, w paseczki, e, który tutaj robi oczywiście dymy. No i Miles Morales, Gwen Stacy zaczynają go atakować i tutaj rozpoczynamy naszą kampanię. Mamy opisany setup do tej kampanii. E, ja już to wszystko pozwoliłem sobie zrobić, czyli wyciągnąłem wszystkie karty. Jeśli chodzi o złola, no to mamy go ustawionego tak jak właśnie mówi o tym setup, czyli mamy jego dwie formy. Będziemy musieli pokonać pierwszą i drugą, żeby, żeby wygrać. Mamy Main Schema, o nim sobie za chwilkę powiemy, i mamy dwie karty environment. Karty environment sprawiają, że coś się, coś się nam dzieje jakby ogólnie środowiskowo. I pierwszy, pierwszy environment to jest City Streets. To jest lokacja, która będzie bardzo mocno grała właśnie z Sandmanem. Ona będzie nam sprawiała, że wszystko dookoła będzie zasypane piaskiem, więc jest to takie mocno, mocno tematyczne. I druga, czyli Public Outcry. Out, 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 outcry? I tutaj mamy, jest to taki, taki environment, który też pozwala nam zdobywać punkty, punkty doświadczenia, dzięki czemu kolejne scenariusze też będą troszkę inaczej wyglądały. Public, public outcry będziemy w stanie, będziemy w stanie usuwać. I mm, oczywiście mamy deck Vilana mamy 16 punktów życia Na naszym Vilanie które jest ustawione Mamy tutaj z boku mm, Głównego przeciwnika Spidera Który może się pojawi, może nie No i mamy deck oczywiście Milesa Moralesa, czyli Spidermana właśnie z tego Najnowszego dodatku Stwierdziłem, że nie będę grał tym Preconstructed deckiem, czyli takim deckiem Który sugeruje nam gra w dodatku Tylko znalazłem sobie deck link do tego deka Znajdziecie na YouTubie w Opisie. Jeśli chodzi o nasz czacik, to ja tutaj sobie wrzucę, e, pozwolę sobie wrzucić link do tego deku. Gdyby ktoś był zainteresowany, to już na czacie mamy link. Można sobie zobaczyć, to będzie zestaw kart, które ja mam w deku, którym będę grał. Co tutaj na czacie? Po nagraniu zapraszam do mnie, urodzinki dzisiaj mam i też streamujemy od 18.23. Będą planszuweczki i procenty, zapraszam. Jasne, jak najbardziej, myślę, że spokojnie sobie odpalimy. Eee, tak, i jutro koło południa ja będę kontynuował. E, kontynuował e, władce Pierścieni. E, Guziko Tata, a to rozumiem, że to jest gierka tylko single. E, nie. Marvel Champions jest to gra kooperacyjna od jednej do czterech osób. Będzie można grać samemu, można grać z kilkoma graczami. Samemu można grać tak jak ja będę grał tak zwane true solo, czyli będę grał jedną postacią. Można też grać na dwie ręce, czyli gramy wtedy dwoma mm, postaciami. Jeśli chodzi o zasady Marvel Champions, to również w linku, znaczy w opisie filmu na YouTubie Wrzucę, e, wrzucę e, link do naszego filmiku. W prawym górnym rogu podczas transmisji również pojaw, powinien pojawić się takie i i tam będzie odnośnik do zasad Marvel Champions. Jeśli chodzi o Was, moje kochane bestyki, to ja już tutaj odpalam sobie na kanale Planszowych Bestii na YouTubie a naszą kolekcję filmów. Szukam sobie tutaj. Mm, Mojego filmu, o, jest tutaj zrobione, mam nadzieję, że mi nie zacznie gadać, e, postaram się to opanować, dobra, udało mi się, e, ok, i to jest omówienie oraz zasady gry. E, tutaj mocna uwaga, ja to omówienie nagrywałem 17 lipca w zeszłym roku, troszkę się zmieniło w zasadach, były raty wydawane przez FFG, Fantasy Flight Games, e, ale... Tutaj będziecie mieli takiego wstępniaczka, jak to wygląda, jeśli chodzi właśnie o Marvel Champions ogólnie. Ja też podczas gry będę dużo rzeczy mówił, więc, więc też na spokojnie sobie to myślę wszystko wszystko ogarniemy. Dobrze, dobrze, słuchajcie. Ja przyznam się szczerze, jeszcze tej kampanii nie przechodziłem, więc będę przechodził z Wami pierwszy raz. Więc oczywiście tutaj. Tutaj będę liczył na wasze wsparcie. No i myślę, że myślę, że będziemy zaczynali. Tutaj jeszcze, żeby nie było skamu, to sobie jeszcze raz przetasujemy karty z Wola, żeby nie było, że sobie zrobiłem jakąś tam korzystną kombinację tych kart. Kula. Śmiało można grać w kilka osób, polecam naprawdę fajne doświadczenie, poczuć się jak superbohater Marvela. Dokładnie tak. Myśmy mieli już okazję z Kulą ogrywać na tak zwanym poza anteniu Marvel Champions, bardzo fajnie wyszło. Ja generalnie będę musiał podjąć wszelkie działania, żeby, żeby troszkę bardziej zaktywizować ludzi i, i częściej tego Marvelka sobie odpalać, bo naprawdę fajna szpila, naprawdę fajnie idzie się poczuć. A też, a też jakby mechanicznie gra jest bardzo fajnie zrobiona. Dobrze, zaczynamy. Czyli mamy z ustawionego. Zawsze w Marvel Champions zaczynał będzie gracz, czyli nie będzie tury Vilana, tylko będzie tura bohatera. Czyli ja będę rozgrywał swoją turę jako pierwszy. Cała gra, ma, mamy takie karty pomocy, na których mamy napisane co po kolei się będzie działo. Ja sobie tą kartę gdzieś z boku dam, żeby, żeby gdzieś tam się do niej też odnosić podczas, podczas gry tutaj jeszcze, e, jeśli Wam się spodoba rozgrywka Marvel Champions, którą ja, wam dzisiaj, e, którą ja Wam dzisiaj przedstawię, to jest bardzo dobra grupa na Facebooku Marvel Champions LCG Polska. E, tam jest e, Łukasz Tkaczyk, który jest dla mnie alfą i omegą, jeśli chodzi o Marvelka e, i Marvel Champions. Bardzo polecam jego posty. On codziennie wrzuca takie omówienie karty, e, karty dnia tak zwanej, e, więc tam bardzo wiele można się nauczyć. On też sam streamuje i, i pokazuje filmiki na YouTubie, yy, ma kanał Wellplate się nazywa. Yy, te linki też wrzucę do opisu na YouTubie, więc będzie można sobie to znaleźć. Yy, tak, naprawdę tam właśnie bardzo, bardzo dobrą robotę robi, więc bardzo serdecznie Wam polecam, żeby sobie tam do niego też zajrzeć. No, ja tutaj, jeśli o mnie chodzi, to on właśnie też gra dużo na Tabletop Simulator. Ja generalnie średnio się czuję, jeśli chodzi o Tabletop Simulator. Nie, nie lubię grać online w planszówki w ten sposób. Nie przemawia do mnie ta forma. Jest to fajne, ale, ale jakoś tak nie mogę się przekonać. A tutaj, a tutaj gram po prostu fizycznie w grę. Grę, no, bo też trzeba przyznać, że gra jest świetnie zrobiona, jeśli chodzi o arty, jest co pokazywać. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Dobrze, sprawdzamy sobie. Hand size: Hand size Mar Milesa Moralesa wynosi 6, więc będziemy dobierali 6 kart na, ręku, na rękę w pierwszym ruchu. Tutaj widzę motoryzacja na czacie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Mamy 6 kart na ręce. Tutaj, o, może w ten sposób zrobię. To będziecie też mogli widzieć, co ja tutaj dobrałem. A na pewno będziemy myśleli o tym, żeby już coś podziałać z tritem na main scheme, ponieważ tutaj na tej karcie będą pojawiały się te znaczniki trita. Jeśli ten trit osiągnie wartość 9, tutaj jest taka ikonka 9 per gracz, czyli gdybym grał, gdyby grały dwie osoby, to byłoby limit 18, w tym momencie ja mam 9. Na początku gry już pojawiają się dwa trity i za każdym razem. Na początku tury yy, z Wola, tutaj będzie się pojawił jeden treat. Yy, dodatkowo, yy, public, public outcary, póki jest w grze, sprawia, że mamy acceleration token, czyli w, każdym, w każdej turze, kiedy VLAN będzie się aktywował, yy, to będziemy dokładali yy, dwa yy, treaty zamiast jednego, więc też będziemy chcieli to relatywnie szybko usunąć. Eee, miśki, ja uciekam gotować. obiad dla mojej najpiękniejszej. Grzeczni, bądźcie jasne. Nie ma problemu. Eee, trzymaj się. Eee, kiwi pyta, <grywa> te co dziś. No to osik, będziesz miał jedną mordkę do wyżywienia. Więcej. Eee, mm, jasne. Eee, dobrze. Eee, czyli będziemy chcieli sobie z tym treatem coś podziałać. Tutaj mamy Iron Heart, która jest za niski poziom e, kosztu, więc będziemy ją sobie raczej chcieli zostawić. Tutaj dostaniemy plus 3 hit points. My jesteśmy na 9, więc warto sobie to też gdzieś tam w miarę, e, w miarę szybko e, dołożyć. Tutaj mamy event, że możemy sobie zmieniać formę, płacąc za to, e, e, płacąc za to pie, pięściami. Lock Joa, myślę, że sobie odrzucimy w muliganie. Tutaj mamy, ok to będziemy sobie chcieli zostawić ten event. Avengers Mansion jest fajny, ale na razie nie mamy na niego zasobów, więc myślę, że... Hmm, 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 hmm. Myślę, że chociaż w sumie, dobra, możemy z, odrzucić Lock Joe'a, możemy odrzucić to. Ten Endurance na razie nam też nie będzie potrzebny, myślę, że... Hmm, chociaż nie wiem, Endurance Zuby może zostawimy, dobra. Te cztery karty sobie zostawimy, dwie karty odrzucamy, robimy maligan, więc e, odrzucamy te dwie karty, tutaj będziemy mieli discard pile, e, dobierzemy dwie karty, co nam trafiło na ręce. O, mamy upgrade, mamy Aran Hobatics, także fajne, tanie eventy, myślę, że też spokojnie sobie z nimi, z nimi poradzimy. Dobra, słuchajcie, e, to będziemy zaczynali, e, okej. Okay. Zobaczmy, co mamy na ręce, co byśmy chcieli zagrać. Ok. Będziemy na pewno chcieli wystawić tego naszego upgrade'a. Będziemy chcieli tego upgrade'a też wystawić. Więc zagramy to. Zagramy to w ten sposób. Tak, tak, tak. Hmm, czyli najpierw we będziemy chcieli dać, żeby włożyć na niego dobra. Eee, Okej, okay. hmm, to ja sobie, ja sobie już się odwrócę na a na Spidermana raz na turę będę mógł zmienić swoją formę z alter ego na e, bohatera, więc zmieni się już w bohatera. E, mój bohater ma dwie specjalne zdolności: e, Venom Blast i Spider Camouflage i te zdolności będą się odpalały w momencie kiedy ja będę zagrywał konkretne karty. Na przykład Web Shoot, e, czyli karta, którą mam za dwa m, zasoby. Zasoby e, to są tu w lewym dolnym rogu, czyli muszę dwie in, dwa zasoby odrzucić, żeby te karty w ogóle zagrać do gry. E, ta karta to jest Hero Action. Czyli muszę być na stronie Hero, dlatego właśnie się też dowróciłem, żeby ją zagrać. Ona mówi o tym, że zdaje cztery obrażenia przeciwnikowi. Jeśli zapłaciłem za tą kartę piorunkami, a mam akurat piorunki na ręce, będę mógł sprawdzić sobie specjala Venom Blasta. Venom Blast, czyli zadam dwa obrażenia Sandmanowi i go od razu zestanuję. Stan sprawia, że jeśli przeciwnik będzie chciał nas atakować, to w tym momencie ściągamy kartę Stana dopiero i w następnej turze będzie mógł atakować, więc to myślę, że jest bardzo fajny. Krok, żeby od tego żeby od tego zacząć. I tutaj mamy od razu combo, więc będziemy musieli zagrać w ten sposób. Dobrze. To tak. Odrzucimy Avenger Mansion za zasób, czyli wydajemy jeden zasób z Avenger Mansion, żeby zagrać Web shootera. Web shooter to jest upgrade, który, na który kładziemy trzy znaczniki. I teraz, jeśli egzostujemy, e, czyli e, wykorzystamy tę kartę, będziemy mogli ściągnąć jeden znacznik i będziemy dostaniemy dodatkowy resource, czyli tak naprawdę za jeden resource dostajemy trzy resource'y, które będziemy mogli wykorzystać w grze. Więc Avengers Mansion już odrzucamy, mamy dodatkowy resource. Mm, teraz sobie zagramy za dwa resource, a zagramy sobie Webshoota, e, Webshoot czyli event. I teraz tutaj mamy dwa resorse. Jeden z tych resursów to jest piorunek. Tutaj może nie będzie tego tak widać, ale tutaj mamy o, jeden z tych resursów to jest piorunek, więc to odrzucamy. I teraz zadajemy cztery obrażenia naszemu przeciwnikowi, czyli on z 16 schodzi na 12, czyli jest na 12 punktach życia i. Jeśli zapłaciłem za tą kartę używając piorunka, to w tym momencie mogę użyć y, umiejętności Venom Blast od Spidermana. Y, jak mówiłem, Venom Blast mogę zadać dwa obrażenia enemy i zestanować tego enemy, czyli już. Nasz sandman będzie miał 10 mm, punktów życia yy, i dodatkowo otrzymuje kartę stana, czyli w momencie, kiedy on będzie chciał mnie atakować, to muszę zdiskardować kartę stana, czyli mam takie, powiedzmy, yy, taką osłonę yy, przed następną turą. Ok. Yy, dodatkowo, i czyli tego WebShooter już wykorzystaliśmy, została nam ostatnia karta na ręce. Ona kosztuje jeden zasób, to jest event, więc ja sobie yy, zmęczę tego WebShootera. Odrzucę jeden znacznik z niego i zagram Arachnobatics. Arachnobatics mówi mi o tym, że zadaje dwa obrażenia enemy. Jeśli ten enemy ma stana, to zadaje trzy dodatkowe obrażenia, czyli zadaje pięć obrażeń z tej karty, czyli mój enemy. Zostaje już na pięciu punktach życia. Czyli mieliśmy całkiem spoko pierwszą turę. Bardzo fajnie to rozegraliśmy, jeśli chodzi o atak. Nasz przeciwnik już jest mocno zmęczony walką z nami. No ale wystrzelaliśmy się z całych kart, więc będziemy musieli sobie dobrać. Miejmy nadzieję, że dobierzemy jakieś ciekawe, ciekawe karty. Ja jeszcze mogę się aktywować Spider-Manem i zrobić jakieś podstawowe rzeczy nim. No i teraz się zastanawiam. Mogę. After a minion or side scheme is defeated, remove one y notoriety counter from here. Aha, czyli żeby public outcry, usunąć te znaczniki, które na nim są, czyli żeby mm, zrzucić tę kartę, żeby nie było tego acceleration tokena, muszę pokonać jakieś miniony albo side skimy. Side skimów na razie nie mam żadnych, e więc tutaj z tym nic nie zrobię. E ale oczywiście będę mógł sobie podziałać, jeśli chodzi o. O, tutaj, może to też przesunę, tak, żeby było dobrze widoczne. Żeby ściągać właśnie te znaczniki, to będę musiał pokonywać side skimy albo innych minionów. Na ten moment nie mam żadnych side skimów ani minionów, więc z tym nic nie zrobię. To się będzie odpalało dopiero, jeśli będziemy mieli sytuację, w której karta nam powie o tym, że ten environment się odpala, więc na razie tym się też nie przejmujemy. Aczkolwiek będę mógł już sobie zegzostować charakter control, kontrol. Remove sand counter from here equal to the characters attack. Aha, ok, czyli jakbym tego mm, wyczerpał, Spidermana, to jestem w stanie dwa kontery stamtąd ściągnąć. Myślę, że na ten moment bardziej mi zależy na twercie, czyli ja y, będę wykonywał akcję twerta, jedną z trzech podstawowych. Y, ona ma wartość dwóch, czyli za dwa twerta ściągam dwa znaczniki treta z tego skimu. Pamiętajcie o tym, że jeśli tutaj będzie Maksymalna wartość, to w tym momencie przegrywam, yy, przegrywam grę, ponieważ tutaj on ma tylko jednego main schema, tak? Czyli wykonałem tą umiejętność. Nie mam już żadnych kart na ręce, a więc przechodzimy do dalszej, yy, dalszej części. Yy, w tym momencie kolejny gracz po mnie wykonywałby swoją turę, ale ponieważ nie ma innych graczy poza mną, to. Yy, Mogę dobrać sobie do handsize'u. W hero formie handsize wynosi 5, więc dobieram 5 kart na rękę: 3, 4 i 5. Tutaj nam się już pojawiają jakieś resourcey, tanie eventy, więc myślę, że kolejna tura też może być niezła. Przygotowujemy wszystkie karty, które użyliśmy w tej turze, no i przechodzimy do tury. Do tury przeciwnika. Patrzę, czy mam jakieś Hero Response, ale tutaj mam tylko. Ok. Dobra. Czyli przechodzimy do tury przeciwnika. Na początku każdej tury przeciwnika zawsze będziemy musieli dołożyć treta. Czyli dokładamy dwa trety, ponieważ normalnie dokładamy jeden za każdego gracza plus jeden z Acceleration Token, czyli dokładamy. Dokładamy dwa, dwa tokeny. Teraz przychodzi tura przeciwnika. W turze przeciwnika on wykonuje akcję w zależności od tego, w jakiej my jesteśmy formie. W tym momencie ja jestem w formie hero, więc przeciwnik powinien mnie zaatakować, powinien wykonać atak. Ponieważ on jest zestanowany, to w tym momencie tego ataku nie wykonuje, czyli ten stan mu spada i ta jego akcja się już tutaj kończy. Nie mam żadnego miniona u siebie, więc żaden inny minion mnie nie atakuje. No i w tym momencie wykonujemy kolejną rzecz, czyli deal encounter card, czyli dostaję jedną kartę z wierzchu encounter deku i muszę ją rozpatrzeć loose ends. Treachery, uh, when revealed, czyli w momencie odkrycia, mm, poszukaj encounter decku, discard pile, set aside area and removed from game area uh, for a copy of your obligation, then reveal it, ok. E, czyli muszę poszukać karty obligacji e, we wszystkich, jakby, miejscach, które są możliwe. E, tak naprawdę nie mam żadnego na razie mm, miejsca z odrzuconymi kartami, tylko jest główna talia, więc muszę znaleźć sobie obligatory. Te, obligatory. Obligatory kart. E, obligation. E, tak, your obligation, czyli. Czyli szukamy tutaj naszego obligation jest. Keeping Secrets. Ok. Resztę kart muszę przetasować, ponieważ już widziałem, co tam się znajduje w jakiej kolejności, więc muszę robić reshafla. Dobrze. I teraz tak. During that reveal, czyli jak wyciągnąłem tę kartę Keeping Secrets. If you change to Alter Ego form, discard one random card from your hand. If your obligation was not revealed this way. Discard gain search. E, jeśli karta dostaje search, to znaczy, że odkrywamy kolejną kartę z Encounter deku. Czyli w tym momencie wyciągnęliśmy kartę, udało nam się ją znaleźć. E, przeczytamy sobie co tutaj te Keeping Secrets robi. E, dajemy to graczowi, który gra Milesem Moralesem, czyli mnie. Mogę zmienić się w Alter ego formę, jeśli chcę. No i teraz wybieram. Albo Mogę wyczerpać Milesa Moralesa i wtedy usuwam tę kartę z gry. Albo mogę usunąć Gankali i Jefferson Davisa from play. Jeśli nie byli tak odrzuceni, to w tym momencie, w tym momencie ta karta dostaje Serge'a. I diskarduję ten Obligation. Czyli gdybym wybrał tą drugą opcję, to ta karta trafiłaby na Discard Pile i będzie mogła jeszcze wrócić do gry. W tym momencie tylko jeśli wyczerpie Milesa Moralesa, mogę usunąć tę kartę z gry. Więc ja się zdecyduję na wyczerpanie tutaj mojego bohatera. Nie będę mógł wykonać tej podstawowej akcji i dam Keeping Secrets poza grę. Czyli powiedzmy, że tutaj gdzieś wyżej zrobię sobie takiego deka, gdzie jest karta poza grą. Nie zmieniłem formy, więc tutaj loose ends też spada, ale na discard. Nie poza grę, tylko na discard. Ok. I w tym momencie tura przeciwnika się kończy i przychodzi moja moja tura, tak? Czyli ja mam karty na ręce i będę mógł dalej ogrywać to, co, to, co mamy. I teraz tak, mamy bardzo fajną kartę z Justice, która mówi o tym, że usuwam dwa trity z skima, jeśli w ten sposób usunąłem ostatni trit na tym skimie, skimie dostaje jedną kartę. Więc generalnie zrobię sobie dodatkowy draw, myślę, że to jest całkiem spoko opcja, więc wykorzystam shootera, usunę z niego encounter znowu i zagram clear the area. Czyli za jeden zasób, wykorzystałem go tutaj właśnie z WebShootera i będę usuwał te dwa znaczniki stąd, ponieważ usunąłem wszystkie znaczniki w ten sposób, dobieram jedną kartę i ta karta mi spada na discard. Lecimy dalej, co my tutaj mamy? Mamy Web of Life and Destiny ignore these cards this cards, your cost if your identity has the Web Warrior Trade. I my tutaj mamy trade Web Warrior, czyli mam tą kartę tak naprawdę za darmo, a nie za trzy. I co ona robi? Po tym, jak Web Warrior Ally Leaves play Choose a player that player draws one card. Eee, czyli to jest generalnie taki support, który wstawiamy m, do gry. Myślę, że spokojnie możemy sobie z tego skorzystać, i zagramy sobie tę kartę do gry jako supporta. Tutaj z tej strony. Eee, czyli pamiętamy, że jeśli jakiś Ally Web Warrior opuści grę, czyli zostanie pokonany, to w tym momencie będziemy dobierali kartę. To jest bardzo fajna opcja m, w dalszej części gry, kiedy będziemy mieli Allyów. Eee, dobrze. Mamy jeszcze dwa upgrade. Y. Eee, mm -hmm, które będziemy mogli zagrać eee, i teraz tak pierwszy upgrade to jest power within czyli jeśli mój bohater użyje jakiejś podstawowej mocy mógłbym to zdiskardować i eee, zrobić venom, e, venom blasta tak? czyli zestanować przeciwnika eee, tutaj jest after your hero uses a basic power discard defense mechanism eee, i mogę spider camouflage eee, użyć czyli to są takie karty, które wykorzystują Właśnie te podstawowe moce, jeśli wykorzystam, to będę mógł z nich korzystać. Eee, tutaj mamy usuwanie twerta. Na ten moment nie mamy żadnego twerta, więc yy, generalnie nie jest nam to jakoś bardzo potrzebne, ale z drugiej strony też nie mamy żadnej karty, żeby tego strękwa użyć. On ma tutaj dwa zasoby. Zasoby. Nie wracają do nas, czyli gdybym na przykład chciał zagrać tę kartę e, i chciałbym użyć karty, żeby ją opłacić, właśnie tej, no to w tym momencie tak naprawdę e, tracę ten jeden zasób, który tutaj mam wyrysowany, czyli nie mogę go sobie w żaden sposób zostawić albo zachować, albo nic z tych, e, z tych rzeczy. E, także zastanawiam się, myślę, że zagram sobie jednego upgrade'a e, i to będzie ten upgrade Power WiFin. zapłacimy za niego multitaskingiem, czyli za jeden zasób stąd. Zagrywam sobie kartkę, kartę Power Within, e, która jest upgrade'em, która zostanie ze mną na stole. Multitasking odrzucamy na Discard Pile. Zostały mi dwie karty na ręce. Myślę, że w tym momencie jesteśmy w stanie się odwrócić Spider-Manem na stronę Milesa Moralesa, ponieważ on ma większy hand size, czyli ja będę mógł dobrać więcej kart na początku tury, więc będę w stanie więcej rzeczy, więcej rzeczy zrobić. Z drugiej strony, Sandman nie będzie mnie atakował, tylko będzie twertował, więc myślę, że na ten moment możemy sobie na to pozwolić. Później ewentualnie tego skima będzie skimował, a my będziemy w stanie twertować, czyli tego treta z tej karty ściągać. Jeśli chodzi o karty, które mi zostały na ręce, nie będę ich teraz zagrażał. Nie ma, nie ma to najmniejszego sensu. E, mogę się zdecydować albo odrzucić te karty poza grę, albo zachować je na następną turę. I ja właśnie to zrobię. To jest dobra karta na dopalenie na droższe karty. To jest bardzo ciekawy upgrade, który chciałbym zagrać na swój stół. Więc obie karty zostawię na ręce i dobiorę się do size'u do 6, tak? Czyli dobieram raz, dwie, trzy, cztery, 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 cztery karty. Ok. Dobraliśmy cztery karty. W tym momencie przygotowujemy wszystkie karty, które mamy na naszym stole, które użyliśmy. Eee, właśnie przyszła Paulina, także możecie ją pozdrowić na czacie. Ja też ją serdecznie pozdrawiam. Hejo! Eee, o, widać, hey ja. Paulinę i Karlesa. Także hey już teraz będziemy mieli opiekunkę dla kota, więc jeśli będzie gdzieś tam nas atakował, to, eee, to, to będziemy mogli reagować. I Paulina przyniosła grę. Paulina jak wypakuje grę, to będziemy mogli ją pokazać na streamie. Kiedy gramy, mówi siema do ciebie. Siema. Pozdrawiacie. Eee, pozdrowienia przekazane. Eee, sam słyszałeś. Dobrze. Eee, dobraliśmy karty, kończymy naszą turę, e, więc przechodzimy do tury przeciwnika. Sandman w pierwszy. Aha, najpierw dokładamy treta. Czyli dokładamy dwa trety, ponieważ mamy acceleration token. Eee, Kiwi pisze e, cytuję, Dulok wita was. W tym cudownym dniu. <laughs> Powinna będzie recytować piosenkę ze Zaszłyka. Pięknie. Ja za cię tu. <laughs> ok, dołożyliśmy Trita, czyli teraz będziemy mieli akcję Sandmana. Sandman, ponieważ jesteśmy w alter ego formie, nie będzie nas atakował, tylko będzie skimował. On ma skima 1. Podstawową wartość, ale zawsze, jeśli mamy e, głównego przeciwnika albo miniona, który ma cechę wilanus, to będziemy. E, <grytanie> Zrobiłeś tak uroczyście, że aż z krzesła wstałem na baczność. <grytanie> Jeśli mamy głównego przeciwnika albo miniona z tekstem Vilanus, czyli takim traitem, to w tym momencie musimy zbustować jego umiejętność. Czyli odkrywamy kartę, sprawdzamy w prawym dolnym rogu, jeśli mamy jakieś ikony Busta. Tutaj akurat nie ma żadnej ikony Busta, więc tak naprawdę skimuje za jeden. Czyli dokładamy jeden token tutaj na naszego treta. Nie ma tak bardzo źle, zaskimował, ale tylko za jeden. No i teraz mamy odkrycie karty. Encounter z Encounter deku i mamy side schema Dirty Trap. When revealed, resolve the Surging Sun's ability on city streets. Resolve it again. Czyli dwa razy będziemy rozpatrywali umiejętność z Environmenta, czyli tej karty, którą tutaj mamy. I ona jeszcze ma dodatkowo taką ikonkę. Taką ikonkę tutaj hazard. I ta ikonka hazard mówi nam o tym. Tutaj nie przygotowany, nie pamiętam tych ikonek. To jest ikonka, ikonka Crysis. I to jest ikonka Crysis. Ona mówi nam o tym, aha, mówi nam o tym, że jeśli mamy ten sitekiem w grze, to Zanim będziemy ściągali treta stąd, musimy najpierw całego treta ściągnąć z dirt trap. Ale dirt trap ma tylko jednego e, treta na sobie, więc to nie będzie duży problem, żeby tego e, dirt trapa ściągnąć i dopiero potem, e, dopiero potem ściągać z dita właśnie, właśnie stąd. No i teraz City Streets, czyli sprawdzamy sobie, co ten City Streets nam robi. Um, place one sand uh, counter here, discard cards from the top of the Encounter deck equal to the number of Suns counters here, czyli dokładamy jednego, e, jednego znacznika piasku, e, czyli ma już 5. I teraz discardujemy 5 kart z góry Encounter decka OK, 5 kart zdiskardowane, um, i teraz mówi nam o tym. Ten Dirt Trap, że rozpatrujemy tą zdolność ponownie. Czyli dodajemy jeszcze jeden znacznik, czyli już tutaj mamy 6 i teraz będziemy usuwali 6 e, kart. Dlaczego to jest takie straszne, to usuwanie kart? Wydawałoby się, że to jest fajne, nie? Że usuwamy sobie karty. No niekoniecznie, ponieważ e, w momencie, kiedy Encounter Deck się skończy, e, to będziemy musieli przetasować sobie wszystkie karty tutaj z powrotem e, i w momencie, kiedy przetasowujemy te karty, na main skimie dokładamy Acceleration Token, czyli Czyli będziemy musieli więcej tamtego treta dokładać eee, i w tym momencie zrobi nam, się, zrobi nam się wąsko. Więc tutaj chyba myślę, że będę musiał troszkę bardziej agresywnie zagrać, żeby tego sandmana ściągnąć, bo za chwilkę się zakopiemy, zakopiemy w piasku. Dobrze, dodaliśmy kartę. Eee, skończyliśmy tutaj wszystkie zadania, które mieliśmy zrobić, więc teraz przechodzimy do naszej fazy fazy gracza. Sprawdźmy, co my sobie możemy eee, zrobić. Będziemy mogli sobie zrobić Clear Diaria i dobrać kartę Będziemy mogli sobie web shootera kolejnego dołożyć, czyli kolejne trzy zasoby. I myślę, że to jest niezły pomysł, żeby. Aha, tu muszę być w Hero Resource. Ok. Ale spoko. Myślę, że myślę, że możemy się odwrócić. Odwrócimy się na. Aha, ja się zmieniłem w Milesa Moralesa, więc mogę sobie jedną z kart moich dołożyć do, do deku, więc to będzie ten webshot. Więc w tym momencie wtasuję sobie tego webshota into your deck shuffle. Tak czyli dokładamy sobie jedną kartę, jedną kartę Milesa Moralesa do deku, ponieważ mieliśmy formę właśnie na tą Alter Ego. To jest też bardzo fajna zdolność, o której zapomniałem. Dobra, czyli tutaj przetasowujemy dek, no i zamieniamy się w tą Hiroformę. no będziemy, będziemy walczyć, tutaj nie ma, co, nie ma co czekać, nie ma co yy, się zastanawiać, yy, wykorzystam sobie webshootera, wywalę z niego ten znacznik, wywalę go na discard, żeby zagrać drugiego webshootera i znowu położyć sobie trzy znaczniki na nim, czyli zyskujemy znowu kolejne trzy zasoby, żeby je wykorzystać podczas gry, podczas gdy jesteśmy w tej Hiroformie. Hero yy, Okej. Okay. Yy. Mm -hmm. Dobra, to jest niezłe i z tego byśmy mogli skorzystać z Clear Diarya czy nie? nie? Może niekoniecznie. <laughs> Na pewno będziemy chcieli się pozbyć tej pułapki, tej dirt trap żeby móc ściągać treta z tego głównego e, skima. Nie mam na razie żadnych e, wojowniczych umiejętności, żeby gdzieś tam pokonać tego e, Sandmana, więc będziemy musieli jeszcze zagrać dookoła tego trita. E, tak. Mhm. Na pewno będziemy chcieli tam ściągnąć. Dobra, no to może zrobimy tak. Zrobimy tak, że tego upgrade'a drugiego na razie sobie poświęcimy, najwyżej go sobie wtasujemy, jak zmienimy się w mailsa Moralesa. Czyli zapłacimy ikonką, albo nie. Jeszcze inaczej. Wykorzystamy web shootera, wykorzystamy, stworzymy wild resource, czyli ja sobie wybieram, jaki to jest resource i to będzie resource naukowy, czyli ten naukowy. I teraz mogę usunąć dwa treta ze skima. Usuwam tego jednego, który jest tutaj, więc ten side z nam spada. I teraz, jeśli za tę kartę zapłaciłem Science zasobem, a tak zrobiłem, to mogę usunąć dwa treta z innego skima, Więc usunę sobie z tego main skima dwa treta, czyli tu mi został jeden tret. I to jest rozpatrzenie karty multitasking. Teraz będę chciał sobie zagrać Clear Diaria, czyli Web, już wykorzystałem. Żeby zagrać Clear Diaria. Yy, ok, To zagramy sobie Target Acquire, czyli wykorzystam sobie zasób stąd, zagram Kirdi Aria, usunę treta stąd, ponieważ to jest cały tret, to dobiorę jedną kartę dodatkowo na ręce. No i mamy web mamy WebShoot, czyli będziemy mogli e, zadać e, dużo obrażenia, więc zagramy sobie Strength, czyli siłę. I zagramy sobie Webshoota. Webshoot nas kosztuje dwa zasoby. Siła nam daje dwa zasoby. Więc wszystko się zgadza. Yy, I teraz. Aha, ok, Powinienem zagrać. Nie zagram Venom Blasta. Nie zagram Venom Blasta. I to nie jestem w stanie tego tak zrobić, żeby zagrać tego Venom Blasta. Dobrze, trudno. Ok, Czyli po prostu zadam cztery obrażenia naszemu głównemu. Yy, z tego Webshoota. Yy, czyli nasz Sandman będzie na 1C. Zostanie mu jeden punkt życia, e, ponieważ nie zapłaciłem za to tym e, symbolem z piorunkiem. No to niestety nie odpaliła nam się ta druga zdolność, e, i w tym momencie musimy się zastanowić, co my właściwie chcemy, chcemy zrobić. Mógłbym pokonać tego sandmana i już go przerzucić na drugą stronę, i e, w tym momencie zmieni mu się nieco, nieco umiejętność e, i zrobić to podstawowym atakiem. E, tu mam jeszcze jednego upgrade'a, ale tego upgrade'a nie zagram. Hmm, ale dobrze, no to zakończmy żywot tego Sandmana. Czyli zaatakuję podstawowym atakiem e, za dwa, czyli jemu spada żyć do zera. Ostrotnie. OK, teraz przestało. Ja tu mam jakiś, e, jakiś alert, ale jeden pojedynczy alert mi się tylko pokazał. Teraz chyba wszystko powinno być. E, Przycieło Macyr. E, powiedzcie mi, czy teraz jest dalej OK, czy coś nie OK. Wydaje mi się, że powinno teraz już być OK. Generalnie generalnie wydaje mi się, że jest OK. Mam nadzieję, że tak zostanie do końca, jejku. Jak będzie bardzo źle, no to krzyczcie, to, to będziemy coś próbować. Ale na razie chyba powinno być wszystko w porządku. Dobra, czyli ściągnęliśmy Sandmana, ściągnęliśmy tą jego pierwszą formę, usuwamy go po grę. I teraz, w momencie, kiedy pojawia się drugi Sandman, drugi Sandman, druga jego forma... Teraz jest OK. Ok, super, dzięki wielkie za info. E, druga forma sandmana ma 18 punktów życia, więc ustawiamy sobie od razu go na 18. Czyli mamy jeszcze 18 punktów życia do zadania, żeby go pokonać. Teraz, when revealed, resolve the surging Sun's ability on city streets. OK. Czyli rozpatrujemy to. Czyli dodajemy jeden znacznik Sanda na początku, czyli już mamy tych znaczników 7, czyli musimy zdiskardować 7 kart z Encounter Deka. 3, 6, 7. OK, czyli rzeczywiście tu już nam się czas troszkę kończy przed tym acceleration. O, znowu widzę jakieś powiadomienie. Znowu pewnie jakiś drop był. Mam nadzieję, że niewielki. Dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Komputer na razie daje radę. daje radę wyciąga, dobrze. E, czyli mamy drugą formę. Teraz ma już trzy ataku, jeden skima, e, On będzie atakował, e, czyli to samo zostało. E, indirect, OK. Any amount, dobra, czyli będziemy rozpatrywali. OK. E, czyli zaatakowaliśmy go. Została nam jedna karta na ręce. Te kartę sobie zostawimy, to jest ten upgrade. Będziemy chcieli go wykorzystać. Mm. A, ok. Mamy tego Power Wiffin, yy, czyli kiedy mój bohater użył podstawowej siły, a użył, yy, to mogę odrzucić tę kartę i spra yy, sprawić Venom Blasta. No i teraz Venom Blast nam mówi o tym, że mogę zadać dwa obrażenia enemy, ale yy, ponieważ ja to zadawałem w pierwszym stageu, to nie przechodzi te obrażenia tutaj, więc nie zadam tutaj dwóch obrażeń, yy, ale za to mogę dać kartę stana, więc on będzie zastanowany. Więc to jest dla mnie bardzo fajne. Ok, e, no i tutaj tura mi, się, e, tura mi się kończy. Usunęliśmy też jednego side schema, więc tutaj public outcry też nam spada e, jeden znacznik. Dobrze, e, to już skończyliśmy. Kończymy naszą akcję, czyli wszystko nam się przygotowuje z powrotem. Jesteśmy na formie hero. E, będziemy mieli hand size do 5, czyli 4 karty musimy dobrać. Czyli mamy łącznie pięć kart na ręce. Sprawdźmy, co tam mamy fajnego. O, mamy fajne karty do ataku, więc myślę, że będziemy sobie w stanie coś tutaj, mm, coś tutaj podziałać. Ok, skończyliśmy naszą turę. Przechodzimy do, e, przechodzimy do przeciwnika. Na początku każdej tury dokładamy, e, e, dokładamy trety. Ponieważ mamy Acceleration, dokładamy dwa trety. Dołożyliśmy trety. Teraz bohater przeciwnik. Powinien nas zaatakować, ponieważ jesteśmy w hero formie, więc zadaje obrażenia, ale ponieważ jest zastanowiony, to zrzucamy z niego ten status stand i nie rozpatrujemy w ogóle tego ataku. Teraz będziemy mieli encounter kartę, czyli zadajemy sobie jedną kartę encounter, rozpatrujemy ją, treachery: when revealed jako hero, sandman attacks you with plus jeden atak, czyli on nas atakuje za cztery. On nas atakuje za 4, i ponieważ to jest Wilan, to będzie atakował też z dodatkowym boostem. I teraz jest w tym momencie pytanie: zanim ten boost się pojawi, czy my chcemy bronić, czy nie? Jeśli będziemy chcieli bronić, no to wykorzystujemy naszą postać i będziemy musieli ją wyczerpać. Czyli w następnej turze nie będziemy mogli wykonywać tych podstawowych zdolności. Mamy 9 punktów życia, myślę, że zaryzykujemy i przyjmiemy od niego te obrażenia. Więc atakuje nas za 4. Plus Boost. Boosta ma 1, czyli atakuje nas za piątaka, czyli zostajemy na czterech punktach życia. Ok. Dodatkowo, ponieważ zadał nam obrażenia, e, sprawdzamy umiejętność z tego environmentu. Czyli tu już mamy 7 znaczników, dokładamy ósmy znacznik i discardujemy 8 kart z Enkantera, 3, 6, 8. Już robi się bardzo wąsko. Dużo kart nam już spadło, więc będzie trzeba naprawdę naprawdę mocno już podziałać. No i Suns Smash też nam spada. Ok, przechodzimy do nas, czyli teraz nasza tura. Co my jesteśmy w stanie zrobić? Tutaj jesteśmy w stanie zadać cztery obrażenia. I y, jeśli zapłacimy piorunkami, a mamy już piorunki, to będziemy w stanie Venom Blasta zrobić, czyli znowu go zastanować, czyli nie będzie nas mógł zaatakować, chyba że jakaś karta mu na to pozwoli. Jeśli mamy swing in, to usuwamy 4 treta i będziemy mogli kamuflaża, czyli tafa sobie dać, to też nie jest głupie. Change your form and by paid, ready your identity. Ok, mm -hmm. I tutaj mamy obniżkę kosztu kart z helikariera. Czyli obniżka kosztu kart zawsze spoko. Co prawda kosztuje 3, więc chcielibyśmy mieć jakiegoś resorsa do tego dodatkowego. Mm, ale myślę, że teraz powinniśmy atakować i to powinniśmy atakować tak, żeby go zastanować. Zostaniemy jeszcze na Hiroformie, Ewentualnie się odwrócimy i będziemy robili recovery. A żeby móc zmienić formę, aha, i jeśli zapłacimy piąstką, to wtedy będziemy mogli się przygotować. Czyli będę w stanie kolesia zaatakować albo ściągnąć dwa znaczniki, nie no, teraz już te znaczniki tam nam nie mają sensu. No musimy iść myślę, że full face, czyli będziemy musieli go atakować. Czyli mamy webshota, chcielibyśmy tego webshota zagrać. Więc zagramy tego webshota z karty Swing czyli karta Swing In nam da zasób. O, tutaj widzę, że mocno też ścięło. Halo, halo, czy my się widzimy, czy my się słyszymy? Raz, dwa, trzy, cztery, halo, tutaj jakiś duży drop chyba był przez chwilkę, ale mam nadzieję, mam nadzieję, że było OK. Dobra, eee, czyli zagramy sobie Swing In jako zasób, żeby mieć piorunek. Żeby mieć piorunek i żeby z złebshuta tutaj Venom Blast'a też wykorzystać. Więc zagramy piorunka. Zagramy piorunka drugim zasobem będzie ten Helikerer, Bo na razie na tego helikarera nas nie aha, ale będziemy potrzebowali piąstki do tego, czyli nie, czyli tego upgrade'a wykorzystamy. Czyli Swing IN i upgrade. To są dwa zasoby, dwa zasoby odrzucamy na nasz discard pile i teraz będziemy w stanie zagrać web shoota. Czyli da, zadajemy cztery obrażenia naszemu przeciwnikowi, czyli przeciwnik zostaje na 14 z 18 i możemy sprawdzić Venom Blasta. Venom Blast, czyli zadajemy jeszcze dwa obrażenia, czyli przeciwnik zostaje na 12 punktach życia i możemy zestanować tego przeciwnika. Eee, więc postawimy tutaj Stana, eee, Chris Beat, Czy to ten sam Spider-Man co z wcześniejszych gier? Eee, Elo, tak w ogóle się ma, się ma Krzysiu? Nie, to jest Spider-Man specjalnie z Sinister Motives. Eee, powiedz mi, dalej jest zacięty, czy już się coś uspokoiło? Bo ja tutaj na podglądzie widzę, że jest OK więc najwyżej w przerwie coś będziemy próbowali, próbowali zrobić, ale myślę, że myślę, że myślę, że powinno się samo uspokoić. ja To jeszcze spróbuję może powyłączać to, co nam jest niepotrzebne aktualnie. Bo to nam jest absolutnie niepotrzebne, żeby nam chrom zżerał zasoby, więc to też sobie wyłączymy OK. Mam nadzieję, że będzie, że będzie lepiej. Dobra. Czyli zagraliśmy webshoota, zadaliśmy ogólnie 6 obrażeń, sprawiliśmy Venom Blasta, czyli on jest zestanowany. Czyli tutaj nam to zostaje. Zostały nam jeszcze dwie karty i w tym momencie ja myślę, że Spider-Manem po prostu dalej sfrizowany, dalej zacięty. A spróbuj F5, spróbuj odświeżyć sobie obraz u siebie, bo ja tutaj na moim podglądzie nie widzę, żeby miał dropy, więc nie wiem, czy to nie będzie też kwestia Kwestia. Hmm. Okej, okay, tutaj też widzę, że mam friza. Jak ruszam. Dobrze, ja postaram się dokończyć tą walkę, i wtedy zrobimy przerwę krótką, y, i spróbujemy coś zadziałać, żeby już nie, nie frizowało. Y, spróbuję coś tam y, zmniejszyć. Także spróbujmy, spróbujmy to jeszcze dograć, żeby, żeby nam tutaj to, może, może nam się to uda. Ok, czyli Spidermana wykorzystam po prostu do podstawowego ataku, więc zaatakuję tego Sandmana, czyli za dwa ataku zostaje mu dyszka życia. Odkładamy to. Ok, to był podstawowy atak. I teraz będziemy w stanie zagrać Double Life'a Event. Eee, zagramy go za Heli Czyli z piąstki eee, Zagramy sobie Double Life, on kosztuje jeden. Eee, w momencie kiedy Zapłaciłem za niego piąstką To mogę przygotować mojego Identity Czyli odwracam na Milesa Jestem przygotowany I dodatkowo zrobimy podstawową akcję Recovery, czyli Za 4 się wyleczymy Czyli mamy 8 punktów życia Żeby gdzieś tam nas ten Sandman nie zaskoczył Dobra, i tyle Kończymy swoją turę Ponieważ jestem Walter Ego, to dobieram 6 kart na rękę. Miejmy nadzieję, że to już będą karty, które 4, 5 i 6. I tutaj jedną z kart, które mamy, możemy sobie wtasować w nasz deck. Myślę, że wtasujemy sobie właśnie tego WebShoota, żeby gdzieś tam móc wykończyć tego, tego Sandmana do końca. Więc wtasuję go sobie właściwie, powinienem to zrobić przed dobraniem ręki. Więc. Potasujemy sobie jeszcze raz całość. Mhm. Dobra, i dobieramy 6 kart. Mamy 6 kart. Tutaj mamy to, co nam zostało. Eee, Okej, okay, no mamy łeb shoota, mamy Cliff diaria, więc myślę, że będziemy w stanie coś ciekawego eee, coś ciekawego zrobić. Dobra. Przechodzimy do tury przeciwnika. Eee, nasz przeciwnik najpierw będzie skimował, czyli dokładamy dwa tuerty tutaj, e, dwa trety na main skima. A teraz, ponieważ jesteśmy w, w Alter Ego, to on nas będzie, y, on będzie skimował, więc ma skima 1 plus boost 3, czyli skimuje za 4. Czyli jesteśmy właściwie na granicy, czyli za chwilę może się wszystko sypnąć, bo jest 8 tutaj tego trita. Eee, no i teraz mamy Encounter, kartę czyli tutaj nam się pojawia karta z Encantera. Ta karta dostaje Serge'a i ostatnia karta stąd, czyli Dirt Trap. Mhm czyli mamy kryzys, czyli znowu tutaj będziemy musieli to pokonać. Zanim będziemy ściągali treta z drugiej karty i resolve tego y, tą city kartę. Czyli będziemy musieli 3 6 8 kart y, zrzucić z ręki. Już lepiej. Dzięki wielkie. Dobrze. Dobrze, może uda się rzeczywiście dograć do końca. Y, będziemy musieli zrzucić 8 kart z nowego encounter decka. Yy. Właściwie, właściwie 9, bo jeszcze musimy dołożyć jedną kartę, czyli 9 kart. Ponieważ tasujemy tego Encounter Decka, tutaj dostajemy też Acceleration. Acceleration I teraz, jeśli Acceleration jest położona na meńskimie, trzy obrażenia indirektowe zadajemy, zadajemy naszemu bohaterowi, czyli jesteśmy na pięciu życia. Czyli gdzieś tam dobrze te rekawery wsiadło i udało się to zrobić. Eee, czyli acceleration, czyli tak naprawdę, jeśli nie zdejmiemy tego trita, to w następnej turze już gniemy. Eee, czyli zrzucamy 9 kart z tego encounter deku: 2, 4, 6, 8, 9. I robimy to jeszcze raz, i teraz już 10 kart zrzucamy: 2, 4, 6, 8, 10. Czyli 10 kart z Encounter decku, yy, musimy, musimy zrzucić. Dobra, yy, i to tak naprawdę tyle. Dwa razy zrobiliśmy resolva, czyli teraz nasza tura. Nasz Sandman jest zestunowany, czyli nie będzie nas atakował. Ma 10 punktów życia. Czy my jesteśmy zadać w stanie mu 10 obrażeń? No, na pewno będziemy chcieli się zmienić w Hiro, więc zamieniamy się w Hiro, czyli wchodzimy w tryb Spidermana. No i teraz tak, z podstawowego ataku mamy dwójkę, stąd mamy cztery. Będziemy mogli Web Shoota użyć, żeby mieć piorunek, czyli będziemy mieli 4 plus 2 z Venom to jest 6, plus 2 to jest 8, czyli brakuje nam dwa ataku. Ale mamy tutaj Alaya, który ma dwa ataku, więc będziemy w stanie sobie go pokonać. Dobra, słuchajcie, czyli udało nam się, udało nam się wygrać, to znaczy dograjmy sobie to do końca na spokojnie. Czyli zagrywamy najpierw y, Spidermana, najpierw Spidermana y, zagrywamy, zaatakujemy po prostu podstawowym atakiem za dwa, czyli on będzie teraz na ósemce czyli 8 punktów życia zostało Sandmanowi teraz zagramy sobie webshoota, webshoota zagramy z jednego wild resource'a który będzie traktowany jako piorunek, drugą kartą może być tak naprawdę jakakolwiek karta multitasking może być, w tym momencie mamy dwa zasoby, czyli atakujemy go za czwóreczkę czyli zostają mu 4 punkty życia i dodatkowo możemy odpalić Venom Blasta, ponieważ zapłaciliśmy odpowiednim resource'em Venom Blast mówi nam o tym, że zadajemy dwa obrażenia i stanujemy przeciwnika. On już jest zestanowany, więc nie dokładamy drugiej karty stanu, więc zadajemy tylko dwa obrażenia, czyli zostają mu dwa punkty życia i teraz, żeby te dwa punkty życia odebrać mu, to za trzy zasoby, akurat mamy trzy karty, które nam zostały na ręce, za trzy zasoby dogramy Spider-Woman, czyli naszego Alaya. Spider Woman może być zredukowany koszt, gdybyśmy mieli jakieś konfuzje w grze, ale na ten moment nie mamy. I ona ma dwa ataku bazowego, więc ją po prostu wykorzystujemy. Ma consequential damage, czyli za ten atak będzie musiała sobie zadać obrażenia w formie dwóch. Ma trzy punkty życia. I za dwa atakuje Sandmana. Czyli w tym momencie Sandman zostaje pokonany i udało się Możesz trzymać rękę pod bohaterem, tam gdzie napis Rise of Red Skull. Rękę, aha, rękę, jasne, że tak, jasne, że tak, na, na kolejną turę, na, na kolejnego przeciwnika na pewno tak e, zrobię. Dobra, e, czyli Sandmana udało nam się, y, udało nam się pokonać, e, poprzeszliśmy pierwszą, pierwszy scenariusz, czyli fabularnie e, wracamy sobie do instrukcji z Sinister Motives i przechodzimy do komiksu. Uh, czyli o Spider Ghost i Miles Morales pokonali Sandmana, który trafił do takiego zbiornika, dzięki któremu e, nie, może z niego, nie może z niego uciec. E, I tutaj Ghost Spider e, jakby mocno go nacięła e, ponieważ e, Sandman mówi, że nie, nie powiem Wam, kto mnie zatrudnia i czego chce. I Spider-Ghost mówi, że przecież my oczywiście wiemy, kto to był. I Sandman się dziwi i mówi, wiecie o zbornie. No i generalnie okazało się, że ona go podpuściła, nic nie wiedziała, a on sam wydał o zborna Spider-Manowi. No i oni polecieli do siedziby Oscorp, i tam już na dachu czeka Venom. Także będę przygotowywał drugi scenariusz. Jeszcze jeden scenariusz sobie spokojnie na pewno zagramy, może nawet jeszcze kolejne. E, zaraz tutaj posprzątam całość e, i zaraz do Was wrócę. Na razie y, może spróbuję, e, spróbuję coś zmienić w ustawieniach jeszcze. Więc może być tak, że stream e, spadnie, ale e, ja za chwilkę, za chwilkę do Was wrócę, za chwilkę go reaktywuję. E, więc. Będziemy grali kolejną grę. Zostaje nam Miles Morales w kampanii, tylko zmieni nam się przeciwnik będzie to Venom. Także byryby, ja tutaj jeszcze oczywiście przed zakończeniem puszczę dżingla. Tutaj Teos pisze, wygrałeś, musiałeś gdzieś oszukać, albo gra za łatwa. No, oczywiście nie, nie idzie docenić talentu kolegi, tylko trzeba szukać jakichś innych wymówek. Bardzo fajnie nam poszło, dobry dociąg mieliśmy, ale też byliśmy blisko przegranej, ponieważ tutaj tego treta dużo się zebrało. No i tutaj tych sand tokenów też nie zbieraliśmy, więc, więc rzeczywiście mogło się to potoczyć inaczej. Dobrze, słuchajcie. Także dajcie mi jakieś 5-7 minut, a tymczasem Zapraszamy na przerwę! Planszowe bestie! Także bryby.